jest na moim kanale, z tej strony Bataruta i dzisiaj gramy sobie znowu w Elliot W, tak? 30 odcinek. I dzisiaj zaczynamy swobodę. Tak, pora przejść drugi raz, tyle samo odcinków, tylko że tym razem z gry swobodnej. Oczywiście będę próbowała przejść to na 100%. I najważniejsza rzecz. Złote klocki będę zbierał dopiero jeżeli wszystkie levele będą na 100%. Będę później chodził po świecie, po prostu chodził, robił różne rzeczy w całym świecie. Różne, nie tylko chodził i muszę jeszcze sprawdzić, czy działa cięcie. Oczywiście, że nie działa, bo czemu? Bo czemu miałoby działać? Yes, ale nie będę robił kolejnego filmu, bo nie chce mi się. No to będzie odcinek taki dzisiaj bez cięcia. Dobra. Dobra, to jest pierwszy film ze swobody, nie potrzebuję podpowiedzi. Hop. No, halo, muszę to zebrać, bo inaczej... A w sumie... Ja już chyba zrobiłem wbrew wszystkiemu tutaj. Chyba tak. Chyba. Nie jestem pewny. Nie zrobiłem, więc muszę zrobić. Proszę tu włazić, panie, paniusiu. Aha, okej, okay, spoko. Czemu? Dobra, jeszcze raz sprawdzę, czy działa cięcie. Nie działa, czyli na serio trzeba będzie zrobić dzisiaj odcinek bez cięcia. Więc będę musiał się szybko wszystkim zająć. Jak najszybciej. Ale w poprzednim odcinku taka scenka z tym takim przedmiotem to było zupełnie coś dziwnego. Kompletnie nie miałem pojęcia, co to było. I czemu to się chyba świeciło. Już nie pamiętam, co z tego, że wczoraj nagrywałem ten odcinek. Tak czy siak już zapomniałem. Jezu. Ja wolę pana DNA. Mógłbym sobie go wziąć, bo on mnie, z tego co wiem, więcej niż trzy rzeczy. Tak, on też może tropić, chociaż tam nie było napisane. No bo w sumie ma DNA niektórych osób. Nie bez powodu nazywa się pan DNA. Ale dobra. Jeżeli jest za jasno, bo te światła zasłaniają, chociaż jak patrzę na ten ekran, to raczej tak, jest za jasno. Więc trzeba te światła trochę powyłączyć, żeby wam dobrze było oglądać. A więc wyłączamy światełka. O, niebieski kloc. Ciekawe, czy za dinozaury będzie fioletowy kloc. To jest bardzo ciekawe. Tak ciekawe, że ja już chcę pominąć tą cutscenkę. Ale nawet nie mogę zrobić wam cięcia, bo mi się coś buguje. Ale kiedy nagrałem za trzy razy, tak dla testów, czy działa mi cięcie, to nie mogłem. Nie mogłem po prostu zrobić cięcia. Ale w jednym z tych mogłem. Jezu człowieku, serio. Spróbuję powyłączyć te światełka. Działa. Ciekawe, czy ja już to robiłem. Raczej robiłem. Nie robiłem! Ha. Lol. Jest ktoś inny? Nie, jest tylko jakiś głupi typo. Muszę się zmienić w Joffrey Browna. Jeszcze o ile się nie mylę, Peter Stark mógł tak robić. Czy ktoś tam. Po prostu oglądałem Lego Jurassic World. Po prostu Jurassic World oglądałem. I niektóre rzeczy wiem z tego. I teraz pytanie, jak się tam otwiera, bo na pewno się jakoś da. O! Aaa! Sprytne! Spamuję. Nie widzę, czy jest dobrze. Dobra, ale wszystko jedno. Siemandero. A, grzebanie w kupce. Czyli coś, co może nasz pan DNA. Chyba. Tak, może nasz pan DNA.
niebieski kloc i mini zestaw. Kurczę, bardzo dobrze mi idzie tutaj. Teraz pora zrobić coś niestety z fabuły. Czyli popchnąć tą głupią klatkę. Nie mogę zrobić cięcia, więc będzie odcinek bez cięcia. Najwyżej zrobię kolejny. Najwyżej zrobię miliard tych odcinków ze swobody, bo nie mogę robić cięć. Chyba, że mam za dużo pamięci. Pousuwam te filmy, które już wstawiłem. Dobra, pan DNA chyba może robić te kody. Czemu on stoi w miejscu? Może. Jaki jest kod? X kwadrat trójkąt. Dobra, i kod wpisany. Dziękuję. Siup. Siup. Na jeszcze jakimś serwerze, na którym nie przychodziłem, zrobiłem sobie taki jeden level 10 chyba. No i obczaiłem, że można pomijać cutscenki tutaj. Więc mogę wam pokazać. Niestety na fabularnym nie można. To jest mega słabe. Trójkąt, TR i L i wszystkie po kolei. To te... Dobra, spoko. Zapiszę sobie od razu. Zapiszę. Punkt kontrolny. Raczej punkt mini zestawów. Kurka. Dobra, tutaj od razu mogę, wiem. Kiedy mnie to nie interere. Ja chcę zrobić taki myczek. I niby grać na fabularnym, a niby na swobodzie. To będzie spoko nawet. Już mogę budować? Myślałam, że jeszcze to muszę rozwalić. Ale skoro nie, to skorzystam z tej okazji. Chociaż tak naprawdę mógłbym to pominąć. I pójść od razu tam... O, wypadnie? Nie wypadł jakiś klocek. Dobra, czy wypadnie jakiś klocek? Niebieski! Dwa niebieskie wypadły! Wow, czyli jednak warto takie rzeczy robić. Dobra, czyli teraz muszę znowu go rozje... On ma pistolet! On ma pistolet! On ma... On ma pistolet. Ja się bez sensu zmieniałem w tego pana DNA. O Jezu, dobra. Czyli pora wziąć jedyną postać, która kopie. Alan Grant. O, nie, to nie jest ten zwykły. To nie jest Montana. Chyba. Dobra, tak czy siak. Ja już kopię. Nie pamiętam, jak się nazywa ten poziom. Chyba wykopaliska. Zrobię pauzę. Tak, wykopaliska. To wiesz co, ziomek? Ty się zmień w pana DNA. Bo pan DNA wysoko skacze. A ty nie skaczesz wysoko. Bez urazy. Nie potrzebuję drabiny. Okej. Okay, pora na małe rozwalanko przedmiotów. Z czerwonej chyba wypadł niebieski klocek, o ile się nie mylę. Tak, wypadł z czerwonej. Albo on już tu był. Serio? Po co żeś się w nią zmienił? A, no tak. Ja w tego bota nie wierzę. O, tak. Zamki z piasku, coś dla mnie. Bo z nich wypada... Seriously? Czemu tak się musiało stać? Szczęście, że mogłem sobie zrobić skrót. Tam też jest niebieski kloc, widzę. Chyba, że już go zebrałem. Ale tak czy siak dodatkowa kasa zawsze się przyda. Hop! Mnie tu już nie ma, bo nie ma tutaj nic do rozwałki. Tam mi się już nie chce iść. Ty! Tak, Montana to było. Ty masz być Alanem Grandem, a ty nie masz się nawet zmieniać.
Postaram się to zrobić bardzo szybko. Bo nie mogę robić cięć. Coś mi się popsuło. Nie, tutaj nie można. Spoko. No to szybkie budowanko. Tutaj już nie będzie tej cutscenki z tym szponem. Bo już ten szpon najzwyczajniej w świecie mam. Ale zrobię ci drabinę, żeby nie było. Nie waż się zmieniać. Nie waż się zmieniać. Fiu, nie zmienił się. Tylko czemu z łopaty? Czemu drabina z łopaty? I z młotka. A, i tam już byłem. Ciekawe, czy zrobiłem wszystkie zamki z piasku. Nie jestem pewny, ale tak czy siak zbuduję. Bo da mi to dodatkową kasę. A wtedy nie było za dużo czasu na rozwalanie. Tylko ziomuś, proszę cię, z tą wiercarką bądź delikatny. Ja wiem, że on nie będzie. Ja wiem, że on nie będzie delikatny. O Jezu! Czemu to się wszystko rozsypało? A, czyli już wszystko. Fioletowy, fioletowy! Wbrew wszystkiemu! Coś szybko to poszło. Z tym wbrew wszystkiemu. I... Nie zmieniaj się, nie waż się nawet. A teraz dawaj tu. Potrzebuję cię. Przesuń się. Po co? Czemu się w niego nie zmieniłem? Może ty spróbuj. Spoko, 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 spoko. Wii, bum. Kabum. No szybciej! Jezu. Tak chcę sobie skrócić, że panem DNA sobie wskoczę. Tak jakby podwójnie. Że ten jeden skok zalicza te moje dwa. Jakbym to zrobił wcześniej. Nie! On przyjdzie. Tak czy siak mogę się w niego zmienić. Okej. I tutaj było takie miejsce. Właśnie. Mam nadzieję, że tam będzie dinozaur. Proszę, dawać tu. Już. No szybciej, nie mam dużo czasu, a nie mogę robić cięć. No. Ciekawe, jaki to będzie dino. W sumie równie dobrze mogę tam na Islanublarze sprawdzić, jaki to dino, bo jest tam taki hologram, jest podpisany level i jaki to dinozaur. Ale ja tego nie zrobię, bo chcę mieć niespodziankę. O, ksydoksy. Z jednego z tych na pewno można było sobie zrobić piasek z tego. Tak, tutaj można było sobie zrobić zamek z piasku. Błagam, bo ja zaraz muszę kończyć odcinek. To jest mój chyba rekord kasy. Nie wiem, czy w tej grze jest coś takiego jak rekord kasy. I nie możemy widzieć się po krótkiej przerwie, chociaż bardzo bym chciał. No i niestety to już będzie koniec tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie również walnąć dzwona za to, żebym przeszedł całą grę na 100% w jak najkrótszym czasie. Bo chciałem zrobić w ten sposób, że póki nie przejdę całej tej gry na 100%, to nie będę nagrywał Indiana Jonesa. Bo to będzie ekstra, że tak to szybciej przejdę tą grę, niż prędzej Indiana Jonesa. I tak to będzie fokus na Indian... Później będzie fokus na Jonesa. Musiał się wywalić. No po prostu musiał. No oczywiście, że musiał. Mam nadzieję, że jeden z nich jest panem PDA. Kurczę, niedługo pojawi się sam Nautica Kreatywna i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!